Cześć, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie na naszym webinarze. Bardzo się cieszymy, że tak licznie postanowiliście do nas dołączyć. A mówić dzisiaj będziemy o poczcie elektronicznej. To jest taka część naszego życia, która nie tylko zawodowego, ale i prywatnego, z którą wszyscy bardziej lub mniej się mierzymy. I chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć Wam o naszych sprawdzonych sposobach radzenia sobie z pocztą. Dobrze, przełączmy się tylko na lepszy format slajdów. I jeszcze raz witam Was bardzo serdecznie. Mówiłem, że pokażemy Wam, ponieważ dzisiaj jest ze mną też Łukasz Zajączkowski. Zaraz Łukasza odpytamy na okoliczność tego, jak co robi, czym się zajmuje i jak radzi sobie z pocztą. Natomiast wraz z Łukaszem i Michałem Guzowskim współtworzymy projekt Akademii Aplikacji oraz Developico. Na co dzień staramy się organizować procesy naszym klientom i znaleźć ścieżkę w tym cyfrowym świecie. Mam dla Was dosłownie 2-3 slajdy tytułem wprowadzenia. Szukam właściwego formatu. O, ten będzie lepszy. Jeżeli jesteście z nami po raz pierwszy, to parę słów chciałbym Wam powiedzieć o samej Akademii Aplikacji. Akademia Aplikacji jest projektem edukacyjnym. Staramy się przekazywać wiedzę, tworzyć kursy, nauczać, czy tworzyć takie wydarzenie jak to, czyli webinary. I zachęcam Was przede wszystkim do tego, żeby odwiedzić stronę akademiaaplikacji.pl łamane przez webinary, gdzie znajdziecie nagrania ze wszystkich poprzednich wydarzeń. I to oczywiście też jest nagrywane i znajdzie się na naszej witrynie. Ostatnia rzecz z logistycznych, zanim przejdziemy do meritum, to agenda i plan gry. Ja już kończę powoli omawianie tematów związanych z logistyką. Za chwileczkę przełączymy się na pulpit i porozmawiamy wraz z Łukaszem o tym, jak radzimy sobie właśnie z pocztą i tajemniczym Inbox Zero. Zachęcam Was jeszcze do jednej rzeczy, choć widzę, że już korzystacie z tej możliwości. Gdzieś tam w prawym górnym rogu ikonka ze znakiem zapytania, sekcja Q&A jest dla Was. Możecie tam zadawać pytania, my będziemy na bieżąco monitorować i odpowiadać na nie. Jeżeli okaże się, że nie uda nam się odpowiedzieć na wszystkie w trakcie prowadzenia naszego demo, to na koniec przeznaczymy kilka minut na to, żeby się z tymi pytaniami zmierzyć. Jeżeli się okaże, że z kolei nie starczy czasu, także na końcu naszego wystąpienia, to obiecujemy, naszym zwyczajem jest odpowiadanie na wszystkie pytania, więc wrzucimy je do prezentacji, dopiszemy odpowiedzi i razem z nagraniem udostępnimy jeszcze dzisiaj. Dobrze, także jeszcze raz zapraszam Was do tego, żeby zadawać pytania. A ja powoli zerkam na Łukasza. Jestem? Jesteś? No właśnie. Nie wiem, zaraz się okaże. Wydaje mi się, że jestem. Jesteś, ale jeszcze cię nie słychać. Już sekundkę. Tak będzie zdecydowanie lepiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem tutaj sekretarzem Łukasza. Będę pomagał albo odpowiadał na pytania, albo dopowiadał coś od siebie. Bardzo mi miło. To jest chyba w ogóle pierwszy raz, gdy jestem na webinarze. Nie jest pierwszy raz, kiedy jesteś na webinarze. W ogóle to zachęcam do pogrzebania w naszych nagraniach, bo pojawiłeś się raz przy okazji zapowiedzi improwizowanego demo, improwizowanej sesji PowerPointowej. Ale dobra, wracając do meritum. Powiedz, jaki jest kontekst, to znaczy z czym my się mierzymy, bo mamy bardzo podobną sytuację. No nie będziemy ukrywać, współpracujemy ze sobą od lat. To jak to jest z naszą pocztą? Skąd u nas ona się bierze? Kontekst to przynajmniej 3 skrzynki dla każdej ze spółek, w których jesteśmy, czyli InfoWave, Akademia Aplikacji i Developico. Każda z tych spółek ma osobną skrzynkę pocztową. Na pewno w Outlooku, nie widziałem Twojego Outlooka, ale zakładam, że masz podpiętą skrzynkę prywatną. Mm-hmm. Ja też mam, plus przynajmniej ze 2 skrzynki kontaktów generyczne. Więc nasz Outlook po otwarciu to jest 5-7 skrzynek, z których korzystamy na co dzień. No i w tych skrzynkach foldery, mm-hmm. dzielimy je sobie na klientów, dzielimy sobie na operacje, o tym za chwilę pewnie w szczegółach opowiemy. No ale generalnie mierzymy się z tym, że czasami występujemy, te konteksty mogą być zmienne, czasami mm-hmm. występujemy jako osoby, które negocjują, czasami występujemy jako osoby merytoryczne, trenerzy, konsultanci. Czasami jako pracodawcy, a czasami jako podwykonawcy. W związku z tym te konteksty mocno pływają i można łatwo się zgubić.
W naszym, u nas nie działamy w korpo, więc trzeba też powiedzieć, że tych maili nie dostajemy tak, że nie ma nas dwa dni i nagle jest 250 nieprzeczytanych maili, z czego pewnie 228 to byłoby CC, no, czyli jesteśmy załączani w kopii. Raczej tych maili, strzelę sobie, bo nie liczyłem tego, ale 30 do 50 dziennie. To są nasze maksy, jeśli chodzi o maile na łącznie na skrzynkach. Powiedzmy, nie licząc prywatnych jakichś... Tak, no bo są jeszcze dokładnie skrzynki prywatne, każdy ma jakieś tam swoje jeszcze życie oczywiście, plus udostępnione skrzynki jakieś funkcyjne. Tak czy siak, może już spróbujmy narysować szerszy kontekst. Jakie są problemy takie typowe z pocztą i mam nadzieję, że... Nie mam nadziei, jestem przekonany, że też się będziecie z tymi problemami identyfikować. No, dla mnie podstawowy problem z pocztą jest taki, że to jest idealny rozpraszacz, że to jest technologia, która z jednej strony jest stara jak świat tak naprawdę, bo sięga początków internetu. Tak naprawdę w swoich kluczowych założeniach nie zmieniła się jakoś zasadniczo. Oczywiście mamy kolorowych klientów pocztowych, natomiast pod spodem te mechanizmy, protokoły, one de facto nie są diametralnie różne od tych pierwszych założeń. No i generalnie mamy tendencję do tego, żeby ten Outlook, Gmail czy z jakiegokolwiek rozwiązania korzystamy, gdzieś tam w tle sobie chodził, zerkamy na niego i bardzo często kilka razy czy kilkanaście razy na przykład musimy przeglądać te same wiadomości. I to jest znakomity złodziej czasu. Będzie o powiadomieniach, czy tak, możemy wspomnieć też o powiadomieniach. Tutaj, jak widzicie, zamiast slajdów, może o tym, co się dzieje na naszym pulpicie, zamiast slajdów stwierdziliśmy, że idealną ilustracją do takiego tematu będzie widok klienta pocztowego. My korzystamy akurat w tym przypadku, patrzycie na Outlooka w wersji webowej, ale to też ważne założenie, że to, o czym będziemy mówić, jest generalnie niezależne od technologii. Czy korzystacie z Gmaila, czy z jakiegokolwiek innego systemu, to chcemy się skupić na samych zasadach, natomiast już patrzę po pytaniach, które spływają. Pytacie też o bardzo konkretne rzeczy związane z Microsoftem, Teamsami, SharePointem. Odpowiemy na to spokojnie, natomiast musimy to podkreślić, że najważniejsze tak naprawdę w tym wszystkim są pewne zasady. Niekoniecznie to, który przycisk kliknąć w swoim kliencie. Bardziej podejście, zasady działania, tak. Jakaś metodyka, metodologia, technika. Aha. Coś, co jest to jakiś rodzaj dyscypliny i ja do tego trochę podchodzę w ten sposób, że to, co usłyszycie od nas, niektóre rzeczy mogą być, tutaj Łukasz parę smaczków pewnie pokaże w samym Outlooku, mogą być technologicznie bardzo atrakcyjne, ale tak naprawdę to będą proste zasady, które jeżeli nie wcielicie w życie, no to nie ma szans, żeby to dobrze zadziałało. Ale my jesteśmy dobrymi przykładami, to naprawdę ułatwia życie ze względu na to, że jest dużo prostsza dyscyplina. Nawet nie, ja nie czuję tego. To jest, wchodzi jakaś rutyna. Trochę ja traktuję to w ten sposób, jakby codziennie rano robić 10 minut jakiejś jogi. Na początku to jest męczące, zapominamy, robimy co piąty dzień. A potem okazuje się, że robimy to z automatu i tak do takiego stopnia chyba przez jak długi czas? 3 lata? No myślę, że to już jest może nawet dłużej, ale to zanim dojdziemy jeszcze do tego, bo zaburzasz moją przygotowaną sekwencję slajdu. Jeszcze bym chętnie wrócił do takich problemów, z czym się na ogół problemy z pocztą wiążą, bo po pierwsze jest asynchroniczna i też bardzo lubimy o tym zapominać, czyli to, że wyślecie do kogoś maila, nie oznacza, że on w tej sekundzie tego maila przeczyta. I w wielu firmach... A nawet, że go dostanie. A nawet, że go dostanie, to jeszcze zupełnie inna kwestia. Natomiast zauważam, że to jest taka bardzo częsta tendencja, że szczególnie wewnątrz organizacji lubimy traktować maile jak czat. Tak? Czyli próbujemy załatwiać naprawdę jakieś banalne rzeczy, strzały krótkie. Więc to, do czego was zachęcamy, od czego warto zacząć, jeżeli myślicie o zarządzaniu pocztą w szerszym kontekście, to wypracować sobie czy ustawić wewnątrz organizacji pewne zasady, pewne SLA. Na przykład takie, że mail macie 24 godziny na to, żeby na niego odpowiedzieć strzelam, tak? Ale warto... I właśnie połowa osób przestała nas słuchać. Kolejna rzecz to brak kontekstu. To brak kontekstu, zresztą to też jest rzecz, w której wiele osób już wróżyło od lat kres mailom na rzecz, nie wiem, komunikatorów, Slacków, Teamsów, Messengerów, no bo tam prowadzimy rozmowę zawsze w jakimś wątku, tak?
Tutaj w mailu wątki możemy sobie jakoś zorganizować, mamy możliwość odpowiadania na, ale wystarczy, że ktoś z tego nie skorzysta, że napisze po prostu nową wiadomość, odwołując się do jakiegoś poprzedniego wątku i to tylko i wyłącznie od nas zależy, czy sobie go połączymy, czy też nie. Co rozumiesz, dopytam, przez brak kontekstu, że każdy temat nowy jest nowym wątkiem, nowym tematem w wiadomości? Tak, że nie ma z definicji, to wynika z natury maila, nie ma mechanizmu, który pozwala nam automatycznie wiązać wiadomość do poprzednich, poza prostym reply, czy reply all, tak? A w komunikatorach jest to prostsze, tak? Bo nie wiem, w Teamsach możemy odezwać się w kontekście zespołu i wiadomo, że jak pytamy w HR-ach, ile mam dni wolnych, to pytamy o urlopy, tak? A już niekoniecznie to samo może wynikać po prostu z maila. No kolejna rzecz oczywista to ilość maili, która jest ogromna, spam. No i warto też wspomnieć o bezpieczeństwie, coś, co nie jest seksowne, ale cały czas poczta jest takim głównym wektorem ataków. To pokazują przeróżne statystyki, więc phishing, jakieś niebezpieczne załączniki, no to jest po prostu codzienność. Dobra, więc to jest obraz, który pewnie większość z was ma świadomość, jak wygląda. Łukasz zaczął mówić o tym, dlaczego w ogóle, co nam daje ta metoda, metodyka, reguła, zasada, tak. Słownik wyrazu bliskoznaczny zaraz tu powstanie. No właśnie, co takiego? Mi daje to, że porządkuję sobie dość dużą i to też chyba a propos kontekstu trzeba zaznaczyć. Dla mnie 80% teraz czasów pracy to są maile, które ja traktuję na zasadzie jakichś relacji. Wiadomo, mniej lub bardziej ubogich, bo moglibyśmy spotykać się na wideokonferencjach czy na spotkaniach. Jeszcze rok temu tak to się działo. 80% mojego czasu to są maile. W związku z tym, skoro też 80, no może za dużo, 50% dnia to jest praca, no to tak naprawdę ułożenie sobie tych, matematyka, 40% mojej doby sprawia, że nie uciekają mi rzeczy, że szybciej reaguję i nie mam czegoś takiego, że z tyłu głowy mam, o kurczę, ale jeszcze 15 chyba wisi maili, z którymi sobie nie poradziłem. Nie wiem, czy macie coś takiego, że wstajecie rano, czy na koniec dnia myślicie o tym, że o rany, ile w tej skrzynce jest chaosu. I moje podejście, też psychologia u mnie jest taka, że jak wiem, co mam do zrobienia, jest to w miarę ułożone, dużo łatwiej mi się zaczyna, niż wiedząc, że mam kilkadziesiąt maili i nie wiem, od którego zacząć. To jest sam proces zaczynania obróbki tych maili, sprawia mi ból i zajmuje sporo czasu. Więc tak de facto chyba sprowadza się to do jakiegoś spokoju wewnętrznego i do większej ilości wolnego czasu. Tak. No. Dla mnie osobiście ważne jest to, że dowożę tematy, w sensie nie pamiętam przypadku, to były jakieś być może sporadyczne rzeczy, w których na przykład zapomniałem, tak, że w gąszczu tych maili było coś ważnego, co po prostu mi umknęło. To jest na pewno ważna rzecz, no bo bezpośrednio wpływa na to też, jak inni nas postrzegają. No i produktywność, tak, ten czas, to co? Długo filozofowaliśmy, to czas powiedzieć o konkretach. Ja bym zaczął od tego, jakie są założenia Inbox Zero. To jest następna ilustracja. My lubimy proste hasła, tak? Więc Inbox Zero jest takim terminem, wytrychem, który zapada w pamięć, ale tak naprawdę, czy pusta skrzynka odbiorcza jest najważniejsza w tej metodzie? To moim zdaniem jest tylko naturalną konsekwencją tych reguł, o których będziemy mówili i nawet nie jest tego wszystkiego najważniejsza. U mnie, to może powiem o swoim przykładzie, bo Łukasz korzystał z Inbox Zero, myślę, że rok przede mną, jeśli chodzi o Inbox Zero właściwe, czyli pusta skrzynka odbiorcza. Ja miałem pełną skrzynkę odbiorczą, ja bazowałem na fladzem na mailu przeczytane, nieprzeczytane, ale tak naprawdę stosowałem to podejście, bo potem jak Łukasz mi pokazał, jak on ma wysprzątanego Outlooka, to mi zajęło to, 5 minut mi zajęło przejście, znaczy tak naprawdę archiwizacja zajęła, pewnie jeszcze o tym powiesz, dość długo, bo miałem naprawdę sporo maili, które gdzieś tam wisiały na, znaczy musiały być wrzucone do folderu archiwum ze skrzynki odbiorczej, ale samo przejście to było zostawienie może 3 wtedy nieprzeczytanych maili, którymi miałem się zająć, reszta już była w cudzysłowie obrobiona albo skonwertowana do zadania czy wydarzenia, o czym pewnie jeszcze powiemy.
Tak, ktoś zwrócił uwagę, że nam Teams zasłaniają Teams, wszystko. Nie, przestawiają kamerę, nie patrzymy na siebie. Dobrze. Tylko w okno, dokładnie. Okej. Okay. No dobra, to do czego sprowadza się Inbox Zero? Na pewno możecie oczytać się o tej metodzie i to też jedna rzecz, którą życie mnie nauczyło, to zdecydowanie nie trzymałbym się sztywno jakichś konkretnych zasad. To do czego będziemy was zachęcać, to bądźcie sceptyczni wobec tego, co będziemy mówić, ale spróbujcie to przetestować. Jest duża szansa, że znajdziecie lepszą metodę. Trzeba to dostosować po prostu do swoich warunków. Dla mnie najważniejsza rzecz to, że przestaję gapić się i czytać ponownie pocztę, tylko w świadomy sposób ją przetwarzam. Czyli podejmuję decyzję, wykonuję jakąś akcję. To może być rzucenie okiem i kliknięcie delete, bo to jest spam, ale w innych przypadkach, które sobie za chwilę omówimy, to jest jasne podjęcie dla każdej wiadomości pewnej akcji. Mhm. Czy to będzie zarchiwizowanie, czy to będzie wrzucenie do folderu, czy to będzie zamiana na zadanie. To są bardzo proste zasady i tak naprawdę tam 3-4 wyniki takiego przetwarzania mogą się pojawić i w efekcie co dostajemy? W efekcie okazuje się, że w naszej skrzynce pocztowej mamy faktycznie tylko rzeczy, którymi się nie zajęliśmy. I to jest z tego wszystkiego najważniejsze, tak? Czyli inbox jest pusty wtedy, jak wszystko z niego przetworzymy. Jak przychodzą nowe rzeczy, no to w oczywisty sposób widzimy, co jest nowe. To się wydaje proste pytanie, czy na przykład zaznaczanie maili jako nieprzeczytanych wystarcza, bo wiem, że ty to próbowałeś kiedyś robić. Tak, jak przez długi czas to robiłem, mi wystarczało, tylko było ryzyko takie, że nawet prosty klik na tym mailu i zapomniałem zaznaczyć znowu, że jest nieprzeczytane, sprawiało, że jakiś mail mi uciekał, bo w skrzynce odbiorczej miałem kilka tysięcy maili. Mm-hmm. Teraz szukanie, który to był nieprzeczytany, no to nie było najlepsze. Być może flagowanie. W ogóle zachęcam Państwa, jak będziemy mówili w trakcie o tych zasadach, to żebyście spróbowali to storpedować. To znaczy, jeżeli ktoś z Was uważa, że nie działa z jakiegoś powodu to podejście, to napiszcie nam w komentarzu, bo jestem ciekaw, ile przypadków znajdziemy, że to nie ma szans zadziałać. To czysta ciekawość, bo nam się wydaje, że to podejście właściwie nie ma wad, tylko zasady trzeba lekko zmodyfikować. Aha. Także piszcie. Tak, i czy ma wady? No, pewnie jakieś ma. Ja na pewno jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że wszyscy powinni z tej metody korzystać, bo wyobrażam sobie, że na przykład wasza praca może wymagać gapienia się w tego maila, tak? Nawet przykład niektórych osób z naszego biura. Nie wyobrażam sobie, żeby na przykład osoby, które u nas zajmują się jakimś tam bezpośrednim supportem naszych klientów, stwierdziły, że będą otwierały sobie Outlooka o 11, a potem już nie i do następnego dnia. No tak, to jest dobry przykład, ale to też zależy, powiedzmy, mamy dewelopera, który pracuje na supporcie i no mamy SLA, czasy reakcji, musimy tę skrzynkę monitorować, więc nie ma możliwości, ale jest drugi deweloper, który pracuje w projekcie, gdzie musi kodować i jest dość dużo rzeczy do zaprogramowania, to podejście, że odpalam sobie skrzynkę na godzinę 10, sprawdzam, co się dzieje, reaguję na sprawy palące i do 16 nie, mam wyłączonego maila i dopiero o 16 patrzę ponownie, jest ekstra, bo mam okienko 5 godzin, kiedy mogę zająć się rzeczą dość istotną. Kiedy ja mam mój przypadek taki, muszę zrobić duży dokument i wiem, że on mi zajmie sporo czasu, to potrafię wyłączyć Outlooka i to jest ważne, żeby go nie zminimalizować, bo na pewno większość z Was widziała film Social Dilemma. Powiadomienia zostały zaprojektowane tak, żeby nam po prostu wstrzykiwać dopaminę i żebyśmy byli ciekawi, bo te same powiadomienia robią dużą rzecz z naszym umysłem. Nawet to, że na telefonie dostajemy informację meta, czyli informację o tym, że coś jest, bez treści tego powiadomienia, to już nasz mózg chce sprawdzić, co tam się dzieje i się dekoncentruje, więc wyłączenie zupełnie programu pocztowego na pewno pomaga. Tak, te powiadomienia to jest faktycznie dobry taki trik. Można go też wyłączyć, jak czujecie się niepewnie wyłączając Outlooka czy swój program pocztowy, to można wyłączyć po prostu powiadomienia w tych aplikacjach. Natomiast to, co dla mnie okazało się kluczowe w całym tym procesie, to żeby otwierać i sprawdzać pocztę w określonych momentach czasu. To znaczy, że to ja decyduję, kiedy tego Outlooka otwieram.
To wszystko bierze się z tych też zasad takiego SLA. Zakładam i do tej pory nie spotkałem się z jakimś problemem, że naprawdę nie ma problemu, jeżeli ktoś poczeka na moją odpowiedź jeden dzień roboczy. To bardzo rzadko są sytuacje, w których to jest za długi czas. Więc skoro mogę pozwolić sobie na 24 godziny maksymalnie, powiedzmy, takiego opóźnienia, to tak naprawdę mam cały dzień i to, co staram się robić, to wybieram z tego dnia taką porę, w której jestem najmniej produktywny, bo umówmy się, przeglądanie maili i odpowiadanie na nie nie wymaga dużo kreatywności, nie wymaga dużo siły i szkoda tracić. To oczywiście, ale do tego zaraz dojdziemy. Szkoda tracić taki produktywny czas. Różnie to bywa, ale badania pokazują, że większość z nas przed południem na przykład jest najbardziej produktywna. Nie mówię, że wszyscy, tak, ale na pewno jesteście w stanie stwierdzić, kiedy najlepiej wam się pracuje i warto ten czas przeznaczyć faktycznie na pracę. A poczta dla mnie to jest idealny taki wypełniacz na przykład kryzysu po lunchu, kiedy po prostu powieki robią się ciężkie. I wtedy otwieram sobie Outlooka po to, żeby po prostu coś zrobić. Bo to też jest charakter twojej pracy. Mm-hmm. Masz długie konsultacje, powiedzmy takie pigułki konsultacyjne czy szkoleniowe po 2-3 godziny. No to faktycznie jest trochę inaczej. Ja mam tak, że odpalam kawę rano i wtedy to jest godzina, kiedy ja jestem w stanie najwięcej maili czy tych mikrozadań zrobić. I to jest taki mój start. Poza tym mój mózg się nagradza, jak zrobię 10-15 zadań małych, to mam taki dobry start tego dnia, a nie jedno duże. Wolę jedno duże zrobić trochę później, jak już mam tak, że zrobiłem 14 nawet mniej ważących zadań. Absolutnie, absolutnie to rozumiem, ale spróbujcie moim zdaniem poszukać takiego momentu. To podpowiem, że jeżeli korzystacie na przykład z Office 365, o którym na naszych webinarach mówimy relatywnie najwięcej, to są na przykład takie aplikacje jak Analytics, które możecie odpalić w Office i one wam dokładnie powiedzą, kiedy na przykład jakie zadania wykonujecie, kiedy macie najwięcej spotkań, kiedy macie takie godziny skupienia. Mało tego, możecie też od razu taki czas sobie zarezerwować. Nie planowałem tego, ale spróbuję szybko zerknąć na mojego Outlooka. Czy ja tu szybko jestem w stanie to zrobić? Chyba nie. Dobra, to może przy okazji kolejnego demo ten Analytics gdzieś tam jeszcze spróbuję pokazać. Polecam. Taka świadomość siebie jest tutaj kluczowa. Dobra, no ale teraz przejdźmy do konkretów. Jak to działa? Jak to działa? Spróbujmy być bardziej precyzyjni. Jak wygląda praca z mailami? Ja powiem jeden scenariusz, ty możesz drugi. Pierwszy, dla mnie najprostszy, jak już znajduję ten czas, kiedy otwieram Outlooka, widzę na swojej skrzynce, tak jak teraz, jakieś nieprzeczytane wiadomości, no to oczywiście staram się przeczytać daną wiadomość. No i teraz podejmuję jedną z decyzji. Po pierwsze, jeżeli to jest wiadomość, w której na przykład jestem w CC, ktoś o czymś mówi, natomiast nie wymaga ta wiadomość, jest ważna, tak? Ja nie chcę jej skasować. Umówmy się, że pierwszy scenariusz, najprostszy, już zamknijmy go, czyli spam, kasujemy, koniec, tak? No ale skupmy się na tych sytuacjach, w których poczta, dana wiadomość stanowi jakąś wartość. W dużej części to też jest błąd, który popełniamy. Wrzucamy w te CC, BCC, tu milion osób, z czego tak naprawdę ułamek, a czasami tylko jedna, oczekujemy od niej jakiejś akcji. Więc ja, jeżeli nie jestem tą jedną osobą i widzę taką wiadomość, przeczytam i archiwizuję. I archiwizacja jest chyba funkcją, wydaje mi się, że w każdym kliencie pocztowym, trochę więcej z Gmailem pracujesz, tam na pewno też jest. Czy na klientach mobilnych. W Outlooku, tutaj w wersji webowej, możecie skorzystać z przycisku. Możecie też, podpowiem, bo to znakomicie skraca czas, skorzystać ze skrótu. W webowej wersji Outlooka jest to E. Właśnie potraktowałem tę pierwszą wiadomość literką E i ona jest automatycznie archiwizowana. Co to oznacza, że jest archiwizowana? Oznacza to, że trafia do dedykowanego folderu, który w przypadku Microsoftu jest tworzony automatycznie i znowu z tego, co kojarzę, to w zdecydowanej większości rozwiązań poczty tak jest. Dedykowany folder
Warto z niego korzystać. To jeszcze podpowiem, że na mobilnej wersji Outlooka też super można to zrobić, swipe'a w prawo czy w lewo, tam akurat można to skonfigurować. I ostatnia rzecz, już wiem, przeciągam, ale w pełnej wersji Outlooka ten skrót wygląda inaczej, tam jest Backspace. Jak korzystacie z desktopowego Outlooka, tak, to zaprzyjaźnijcie się z Backspace'em. Backspace, tak. Delete skasuje, natomiast Backspace wrzuci wam do archiwum. Tu jeszcze dodam, bo jeżeli ktoś dużo otrzymuje wiadomości właśnie zarchiwizuje w PC, to można zrobić folder, który to przechowuje. Pewnie o folderach jeszcze powiemy. Ale można zrobić, my tutaj nie jesteśmy fanami automatyzacji. Jesteśmy, tak, co ty jesteśmy? Mówisz? Oczywiście. Ja myślałem, że nie jesteśmy. Mówię automatyzacji w Outlooku. O regułach. Tak, nie. Czyli chcemy świadomie sami przeklikiwać każdą z tych wiadomości, ale ja to akurat nie jestem aż tak restrykcyjny i wydaje mi się, że czasami niezłą opcją jest ustawienie sobie reguły, która mówi, jesteś w CC, wrzuć do folderu pod skrzynką odbiorczą CC i wtedy ten folder też może mieć inne interwały przeglądania. Tak, znamy nawet taką osobę, to chyba Michał, nasz wspólnik, dokładnie tak ma. Bardzo szybko można się tego nauczyć, bo wrzucenie jego w CC i oczekiwanie, że on zareaguje, to w zasadzie się nie zdarza, ale no to siłą rzeczy też uczy innych, jak Michał, adresować wiadomości. Michał ma podejście, że raz w tygodniu sprawdza ten folder, więc można się spodziewać, że nawet nie wie, co tam się w tej korespondencji wydarzyło, jeżeli jest w kopii. Ale reasumując, to co powiedziałeś, to w sumie jest ważne, bo ja bardzo długo korzystałem z reguł pocztowych, no ja się takich automatów, które jak przychodzi wiadomość od domeny X, no to wrzuć do folderu X. Wyłączyłem je całkowicie i tą moją metodą przetwarzania jest faktycznie to, co nie zajmuje dużo czasu, że jeżeli jest to wiadomość, która faktycznie, nie wiem, należy do jakiegoś klienta, czy jakiegoś projektu, czy jakiegoś innego ważnego dla was kontekstu, na tyle ważnego, że macie dedykowany folder, bo wtedy wszystkie wiadomości w danym kontekście są w takim folderze, no to po prostu metodą drag and drop można sobie takiego maila przeciągnąć. Tu znowu mobilna wersja Outlooka też jest pod tym względem fajna, bo można sobie zamapować swipe'a w prawo czy w lewo na akcję, przenieść do folderu, wtedy tylko wskazujemy folder i już. Drugi scenariusz miałem opisać. Właśnie nie, to już chyba... Przejechaliśmy, wyblendowaliśmy, to są wszystkie scenariusze. No nie, jest jeszcze jeden kluczowy, który musimy się zatrzymać, bo są takie wiadomości, które wymagają od nas akcji. Tak, zdecydowanie. Dla mnie akcje są dwie, to znaczy jedną z nich trzy. Jedną z nich omówiliśmy, czyli przesunięcie maila i tyle, ale mail generuje czasami jakąś aktywność. Coś trzeba z tym zrobić. Moje przykłady dość konkretne jest draft umowy i trzeba przejrzeć jej zapisy i to może być tak, że ja muszę sam przejrzeć te zapisy i powiedzmy to jest dla mnie zadanie, ale na tej samej umowie może być tak, że ja muszę to skonsultować z prawnikiem i potrzebuję spotkania. No tak, to sami wiecie, to mogą być przeróżne rzeczy. Czasami to zadanie, to taki jeden mail zaczyna jakiś projekt, który trwa miesiącami, więc mówimy o wszystkich... Ja nawet chyba szerzej bym powiedział, bo mi się zdarza, gdy widzę, że mail jest na przykład długi i ważny, to nie czytam go, tylko od razu zamieniam go na zadanie i rezerwuję sobie czas, żeby go przeanalizować, no bo przeczytanie go raz nic nie zmieni w tym momencie. No właśnie, ale tutaj słowo klucz, zadanie. Dla mnie to zależy, bo akurat długie maile też, jeżeli już mam czas, żeby wejść do Outlooka, to czytam maile i dopiero... Jakby ty meta zadanie dla mnie generujesz, czyli zadanie dotyczące wygenerowania innych zadań, przeczytania maila i wygenerowania zadań z niego. Ja akurat staram się przeczytać ten mail. Rzadko są takie elaboraty, żebym się poddał i jak Eliza Orzeszkowa, nie wiem, opisy przyrody i mówię, dobra, na później. Także staram się od ręki wiedzieć, co z tym mailem zrobić. Albo faktycznie wiem, że przynajmniej jest to zadanie na następny tydzień. Czyli co, masz takiego długiego maila i... Robisz sobie zadanie na Todoiście, żeby przeczytać? Nie, nie robię zadań, żeby przeczytać, ale jak są takie długie maile, to rzadko kiedy tylko na czytaniu się kończy. Wiem na przykład już po samym temacie bardzo często, że to jest coś, co będzie wymagało więcej akcji. Nie wiem, kick-off projektu, tak? Coś takiego. Kick-off projektu, tak.
Zaplanowanie spotkania, przygotowanie prezentacji, wyceny, oferty. Zrobienie dokumentacji po projekcie. Zrobienie dokumentacji, no to są tysiące. Maile są cały czas moim zdaniem najpowszechniejszym źródłem takich wrzutek. Tutaj dygresja, patrzę na komentarze. Iga sugeruje, że warto ustawić pobieranie poczty nie na bieżąco, tylko na jakichś blokach co 2 godziny. Jasne, ja generalnie chyba poszedłbym dalej i włączę po prostu klienta poczty rzadziej. Damian pisze, takie podejście, że masz włączone, ale po prostu wiesz, że coś tam, wszechświat jeszcze być może ma dla ciebie niespodziankę. Ale to jest FOMO, to trzeba się po prostu tego oduczyć. To nie ma innej metody, więc jeżeli chodzi o powiadomienia, to w ogóle kluczowa rzecz, o której nie powiedzieliśmy, warto wyłączyć je przede wszystkim na telefonie, bo to z tego, że włączymy Outlooka, jak mamy skonfigurowane powiadomienia na komórce i co chwilę nas one atakują. Ja mocno rozważałem kiedyś nawet wyłączenie poczty. Jak? Na telefonie. Nie zdecydowałem się na ten krok, ale mam wyłączone powiadomienia i też no, czasami po prostu pracujemy zdalnie i telefon jest jedynym narzędziem, które mamy. Dobra, ale te zadania do brzegu. Jak to jest z zadaniami? Zadania to jest temat na co najmniej jeden oddzielny webinar. Mało tego, nagraliśmy taki z Michałem Guzowskim, polecam, sprzeczaliśmy się tam podczas niego. Tu mówię to oczywiście z przymrużeniem oka. Sprzeczaliśmy się o to, czy lepszy jest Todoist, czy lepszy jest Todo. To są dwa nasze ulubione systemy do zarządzania zadaniami. Natomiast jeżeli macie jakiś dowolny inny, no to warto oczywiście zadbać o to, żeby jakoś zintegrować ze sobą pocztę i właśnie nasze systemy do zarządzania zadaniami. I w przypadku Microsoftu, w przypadku webowego klienta, niestety, natomiast desktopowym to będzie działało, jest to świetnie rozwiązane. Popatrzcie, to chyba pierwsze demo przy okazji. Todo, czyli Microsoftowy Task Manager, jest zintegrowany z pocztą w taki fajny sposób, że możemy po pierwsze jednym kliknięciem myszy, w zasadzie przeciągnięciem wiadomości, od razu zamienić je na zadanie, tak? I to jeszcze raz, kiedy to robimy? Robimy to wtedy, kiedy wiadomość wymaga od nas więcej atencji i jakichś dodatkowych czynności. Możemy zamienić taką wiadomość na zadanie, możemy zamienić ją na wpis w kalendarzu. I tutaj też są różne szkoły. Niektórzy próbują mieć wszystko w kalendarzu, ty chyba kiedyś tak próbowałeś. Dlaczego to nie wyszło? Bo blokujesz na spotkania. No, jeżeli ja mam tak, że jeżeli faktycznie wrzucam zadanie do kalendarza teraz, jeżeli ono wymaga określonego czasu, i czyli wiem, że powiedzmy to są 2 godziny na realizację i wymaga daty realizacji. Bo jeżeli mam tak, że zadanie wymaga tylko daty realizacji, a nie muszę mieć blokera w kalendarzu, to wtedy robię z niego zadanie. No, minus wrzucania wszystkiego do kalendarza wydaje się oczywiste. Nie ma w nim miejsca, w tym kalendarzu, na spotkania faktyczne, które nie przychodzą mailem, tylko po prostu są zadaniami, znaczy są spotkaniami, nie zadaniami, więc zrezygnowałem z tego. Tak, no generalnie w kalendarzu mamy to oczywiste rzeczy, które wydarzają się w bardzo konkretnym momencie, czyli na przykład zaproszenie na spotkanie, jeżeli albo propozycja spotkania, jeżeli przychodzi w takim mailu. Ale plus jest tego podejścia taki, że na przykład to też Michał ostatnio odkrył, że Michał mając zadania osobno, jak rozumiem, ma je w Todo, bo ty byłeś team Todoist, on był team Todo, domyślam się, bo my akurat z Łukaszem korzystamy z Todoista. Minus może być taki, że wrzucanie zadań do programu z zadaniami na dany dzień i osobno trzymanie kalendarza sprawia, że tyle spotkań wrzucimy do kalendarza, że nie znajdziemy czasu na zadania. I na przykład Michał ostatnio się zorientował, że wrzucał sobie do 6 godzin spotkań w kalendarzu, a potem kolejne 6 godzin, czyli wydłużał jednak dobę, były na zadania, bo nie było to skorelowane w żaden sposób. True, prawda. Znowu, tu trzeba po prostu znaleźć sposób dla siebie, natomiast technicznie to jest bardzo wygodne w przypadku Todo. Faktycznie tym jednym przerzuceniem wiadomości możemy stworzyć i jedno i drugie, bo na przykład ja staram się, żeby mieć wszystko w Todoiście jednak, czyli na przykład jeżeli ktoś mnie zaprasza na spotkanie, to zależy mi na tym, żeby to też było zadanie i żebym miał to w kalendarzu, bo mam generalnie tendencję do tego, żeby częściej zerkać na
na Todoista, zresztą za chwilę go jeszcze pokażę. Sama kikologia w przypadku Outlooka jest banalna, no tutaj nie ma za bardzo na czym się skupiać. Powiem wam jeszcze jedną rzecz, że czasami zdarza się, że w jednym mailu mamy rozpisanych kilka zadań, że ktoś nam deleguje jakiś mały projekt i wtedy znowu, na razie tylko webowa wersja, wkrótce też pełna wersja Outlooka, pozwoli nam, tak jak widzicie teraz na ekranie, zaznaczać kawałek tekstu i od razu stworzyć tego z tego zadania. Oczywiście Todo ma swojego klienta mobilnego, więc to wszystko się ładnie synchronizuje. Mamy jeszcze Teamsy i taski w Teamsach, na których takie informacje też będą agregowane. No i mam pełną listę, dodatkowo te zadania od razu są oznaczane ikonką, która jest skrótem do wiadomości, więc jeżeli na przykład przeglądamy takie Todo z poziomu, nie wiem, telefonu, czy po prostu otworzyliśmy Todo, a nie Outlooka, no to możemy szybko przejść do szczegółów. No i ten niesamowicie satysfakcjonujący dźwięk w momencie, kiedy zamykamy zadania. Tak to wygląda w przypadku Todo, czyli takich natywnych rozwiązań Microsoftowych. I pokażę wam teraz w sumie, czemu nie, pokażę na chwileczkę swoją skrzynkę. Tylko poczekajcie sekundkę, ukryję foldery, bo nie wszystkie maile oczywiście mogę pokazać, ale chcę wam dosłownie jedną rzecz zaprezentować. Już znajdźmy tylko dokładnie naszą skrzynkę Akademii i jakieś archiwum tejże. Gdzie jest ten mail? No czego szukasz? No, szukam archiwum, dokładnie tych samych wiadomości. O, dobra, może być taka wiadomość. Ej, dobra. No i teraz to, z czego ja korzystam jeszcze w przypadku Outlooka, no to prosty forward. Sprawdźcie, na przykład tu polecam Todoista, no jestem wielkim fanem tego rozwiązania. Todoist ma możliwość przypisywania adresów e-mail do swoich projektów. I ja z kolei, żeby zamienić maila na zadanie, po prostu robię forwarda, wrzucam go na Todoista i już. I wiem, że on tam po prostu trafi, a już zupełnie w innych procesach jakieś podsumowania, planowania staram się potem zamienić to, czy zaplanować, kiedy to zadanie będzie zrealizowane. Warto blokować czas na pracę lub planowanie w kalendarzu. Tak, super, to na pewno dobry pomysł. Tutaj wspominałem o Analytics. To tylko rzut okiem, nie będziemy się jakoś mocno zagłębiać w tego konkretnego tool, ale jeżeli korzystacie z Office'a, wiem, że pewnie wielu z was tak ma, więc kliknijcie, zobaczcie, bo zadziwiające, ciekawe rzeczy mogą tam się pojawić i też to narzędzie pozwala wam nie tylko podpowiedzieć, kiedy macie najbardziej produktywny czas, ale kilkoma przyciskami myszy możecie sobie w kalendarzu od razu zarezerwować ten czas jako taką pracę, po to, żeby inni widzieli waszą dostępność. Wiesz, jak to jest liczone? No takie... Te procenty? Tak, widzę takie procenty i ja tak, jak to zostało. No i najczęściej w wyniku dzielenia to powstaje, ale mianownika no, tak, i licznika nie wiem. Dobra, do you have enough uninterrupted time to get your work done? To jest ruch, próbuję to zrozumieć, bo nigdy nie korzystałem. To ambitne zadanie, żeby tak, dokładnie, o co się dzieje. To jest tak, że to są informacje bazujące na... Na naszych aktywnościach w Office, czyli nie... W Office całym, bo tak. Właśnie szukałem tego, czy to jest Todo, czy to jest Planner, czy to jest wszystko. Outlook, wszystko razem. Wszystko a razem. Aktywność to jest, nie wiem, to, częstotliwość że... kliku reply albo forward w Outlooku? Tak, albo to, że czatujesz z kimś na Teamsach, albo że jesteś na telekonferencji i aha, na przykład wychodzi, że 60% twojego czasu to są jakieś spotkania i może warto by to tym jakoś zarządzić. Okay. A macie też zakładkę Wellbeing, co Microsoft ostatnio bardzo dużo uwagi swojej nakładów finansowych kładzie, więc polecam, nie będziemy teraz w wszystkich szczegółach tego powiedzieć, szczególnie, że to jest środowisko testowe, więc te statystyki są tutaj niezbyt ciekawe. Dużo było interrupt time. Tak, więc jak już nas ta technologia tak podsłuchuje i śledzi, no to można spróbować też wyciągnąć z tego jakieś konkretne wartości dla nas.
Dobra, wróćmy do naszego outlooka. Podsumowując, bo w sumie to jest najważniejsza taka strategia codziennego działania. Podsumowując, każdy mail najlepiej w określonych momentach czasu, takich, których sami o tym decydujemy, przetwarzamy, czyli czytamy, archiwizujemy, nie wiem, przeciągamy do folderu, kasujemy, jeżeli to jest spam. O regule 2 minut nie wspomnieliśmy, a to jest turbo ważna rzecz. Dobrze, że wróciliśmy do tego podsumowania. Jak mięsień na siłowni. No właśnie, co to jest reguła 2 minut? Oznacza to, że jeżeli wiecie, że 2 minuty zajmie wam zrealizowanie zadania, które generuje dany mail, to robicie to od ręki. Po prostu. Nie, to jest czasem tak, jak zastanawianie się, czy coś zrobić, zajmuje wam więcej czasu niż faktyczne zrobienie tego i po to jest reguła 2 minut. Widzę, że nie wiem, muszę zaktualizować dokument oferty, muszę otworzyć Worda, zmienić parę rzeczy. Nie zostawiam tego na później, tylko robię to od ręki. I to tak naprawdę w całym tym podejściu Inbox Zero sprawiło, że ja najefektywniej działam, bo faktycznie okazuje się, że jak potem ta reguła 2 minut rozciągnie się do 5 nawet, to ja jestem w stanie wybić wszystko, zanim wygeneruję jakiekolwiek zdarzenie, wydarzenie w kalendarzu, zadanie na Todoist, to ja już nie mam tego problemu, powiedzmy, jeżeli to są problemy, bo wszystko ładnie mi się udaje, tak jak wspominałem, podczas pierwszej porannej kawy, jak my to mówimy, wybić po prostu i jest czysto. To ta reguła 2 minut to dla mnie, nawet nie myślałem o tym na początku, w sensie takim, że nie podchodziłem jakoś bardzo restrykcyjnie, żeby to wszystko, zanim sklasyfikuję na zadanie albo wydarzenie, pozamykać, a potem okazuje się, że faktycznie to 80% tych maili, zamiast, co wcześniej robiłbym zadania z tego, to już ich nie ma. I naprawdę nie ma ich dość szybko. I nie wiem, nie chcę to jakoś mędrkować ani coachować, ale faktycznie jest tak, że to podejście potem się przekłada na wszystko. Jak mam coś zrobić, to jest trochę tak, mówię do panów, macie szafkę w kuchni, która się rozwala i to zajmie 10 minut, żeby ją zrobić, ale ta szafka przez rok tam jest niepoprawiona, to dla mnie to jest takie właśnie podejście. Robię to od ręki, bo nie chce mi się myśleć, że ta szafka jest zepsuta i z tyłu głowy to nosić przez rok, bo zawsze jest czas, a ten czas tak naprawdę jest w momencie, kiedy myślę, czy jest ten czas. I ta zasada 2 minut dla mnie tak działa i to się przekłada na większość aktywności akurat w pracy staram się nie tylko do maili tak podchodzić. Ktoś mnie o coś prosi w biurze, jeżeli to zajmie mi 5 minut, to robię to od ręki, a nie mówię, oj, zrobię to tam po 16 i potem... Czy te 2 minuty to umowne oczywiście. Jest tak, jest to umowne, ale działa to no, jak złoto po pewnym czasie, to jest taki mięsień, no trochę jak na siłowni po prostu. Tak, słowem, jeżeli możecie to zrobić od ręki, to zróbcie to od ręki. Naprawcie tę szafkę od ręki. Tak, już? Co się dzieje w twojej kuchni? Mam jedną, nie naprawioną. Róbmy od ręki, bo tak, wybiłeś mnie zupełnie. A więc Damian na szczęście mi tutaj przywrócił do rzeczywistości. Pyta a propos Todoista, jak realizuję później te zadania, jak łączę zadanie w Todoiście z mailem. Bardzo prosto, znaczy to jest ta wiadomość, którą wysłałem przed chwilą forwardem ze swojej skrzynki. I Todoist oczywiście wrzuca też całego maila jako załącznik, więc mogę go otworzyć. Faktycznie jest tak, że nie mogę odpowiedzieć na tego maila z tego miejsca i to jest przewaga Todo, tak, gdzie można się przełączać między kontekstami poczty i zadań, ale osobiście nigdy to nie stanowiło dla mnie wielkiego problemu. A jak tu odpalisz ten, bo tu nie ma załącznika z mailem. Jest załącznik z mailem, są też oddzielnie wrzucane załączniki, ten akurat mail nie miał załączników. Także... Ale jak odpalisz stąd maila, to możesz tam kliknąć reply w tym oknie? Nie mogę. Nie mogę, to jest tylko podgląd HTML-owy. Okay. Ale odnalezienie, jeżeli macie porządek w skrzynce danej wiadomości, to nie jest problem. Można to wrzucić w searcha i nigdy to nie stanowiło dla mnie wielkiego problemu. Na tyle dużego, żebym zastanawiał się w ogóle nad tym, czy Todoista przestać korzystać. Natomiast jak już mówimy o Todoiście, gdybyście szukali opcji poczty, no to jest ona w opcjach projektu email task to this project, generowany jest adres. Ja po prostu mam już zrobione kontakty w swoim prywatnym Outlooku dla najważniejszych projektów. Dobrze. Jak wyłączyć w Outlooku automatyczne pobieranie maili do określonej skrzynki, na przykład do prywatnej skrzynki, pyta Marek. Marku, powiem ci, że nie jestem pewien, czy można to zrobić. Szukałbym tej opcji w ustawieniach.
ewentualnie pod przyciskiem wyślij, odbierz wszystkie, tam można, zdaje się, definiować takie reguły. Natomiast zastanawiam się, po co? To może powiedz, ty jak, z czym masz problem w takim scenariuszu? Rozumiem, że to jest sytuacja taka jak u nas, że masz kilka skrzynek pracowych, w tym jeszcze jakąś prywatną. A, okay. I nie chcesz, mając włączonego Outlooka za dnia, dostawać wiadomości na skrzynkę prywatną. To ciekawe. No ja poszukam, chociaż dobrze, czuję się najmniej techniczny z naszej dwójki. Jest idealny do tego zadania. Idealny, myślisz? Dobrze, zaraz pewnie polegnę, ale spokojnie, znikam na chwilę. Damian podpowiada jeszcze, że korzysta z aplikacji AirMail na macOS i dodaje lokalnego linka do maila skrótem klawiaturowym. Tak, to słuchajcie, tych rozwiązań task managerów są tysiące, więc absolutnie nie twierdzimy, że Todoist czy Todo są najlepsze. To nie o to chodzi. Chodzi generalnie o to, żeby połączyć te konteksty i generalnie planować w zadaniu, które do tego służy, czyli task managerza, a niekoniecznie w mailu, bo to po prostu nie działa. No i w sumie płynnie omówiliśmy też punkt piąty, czyli taski, jak wygląda to powiązanie między kalendarzem, taskami, z jakich narzędzi korzystamy. Tutaj jeszcze pokażę wam, bo nie byłbym sobą, ja z kolei jestem z tych bardziej technicznych, że to mogę pokazać już na rzeczywistym środowisku, w sumie czemu nie, że oprócz oczywiście poczty, oprócz to-do macie jeszcze Power Automate'a do dyspozycji. Ja osobiście wykorzystuję to narzędzie do tego, żeby wszystkie zaproszenia, które dostaję na spotkania, były od razu automatycznie publikowane jako zadania w moim to-do-iście, nomen omen, czyli narzędziu nie Microsoftowym. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, czym jest Power Automate. Zachęcam do obejrzenia. Mamy bardzo dużo webinarów, krok po kroku pokazujących, jak to narzędzie działa. Pokażę wam, no naprawdę, turbo prosty proces. On składa się z dwóch akcji. W Power Automate jest to bardzo proste, kiedy dostaję zaproszenie do kalendarza. A dla mnie osobiście problem polega na tym z kalendarzem, że mamy, to mówię mamy, bo Łukasz jest dokładnie w tej samej sytuacji, mamy tych kalendarzy tyle, ile mamy skrzynek, ergo dużo. Więc też ja mam problem z kalendarzem taki, że nie do końca kalendarz u mnie istnieje, bo tak naprawdę to jest nałożenie na siebie kilkunastu kalendarzy, więc staram się, żeby niezależnie od tego, na którego maila wpadnie mi zaproszenie, to żebym przynajmniej w Todoiście miał listę wszystkich spotkań, które mam. I to świetnie czyli robi. Masz, parafrazując, masz w Todoiście też spotkania, które tak. Się odbywają jako zadania? Tak. Wpisane? Tak, bo czyli ja z kolei rzadko zaglądam na kalendarz. A, okej. Okay. I nie chcę ominąć żadnego spotkania, więc mam automat, który w momencie, jak już ktoś mnie zaprosi na spotkanie, to wrzuci mi też to zadanie. Jest bardzo proste, tak? Mamy wyzwalacz, a potem utwórz zadanie. Podpowiem wam, że Power Automate pozwoli wam, nie wiem, jeżeli korzystacie z Trello, no to jest konektor do Trello. Jeżeli korzystacie z Google Tasks, to jest też konektor do Google Tasks. No i oczywiście, jeżeli korzystacie z Todo, no to jest Todo i pewnie Basecamp i wiele, wiele innych systemów typu Project czy Task Managerów, więc warto korzystać z tego typu rozwiązań. Oczywiście poza Microsoftem, If This Then That czy Zapier też takie rzeczy pozwolą wam zrobić. W wielu przypadkach ogólnie te rozwiązania do zarządzania zadaniami mają też jakieś integracje z kalendarzami. To mi osobiście też ratuje skórę, bo bardzo łatwo zapomnieć o spotkaniu. No niestety. Ja z kolei mam tak, że zaglądam sobie do Outlooka, do wszystkich kalendarzy. One nakładają się i nie mam problemu, że coś mi ucieka. Widzę to w Outlooku i tu minus widzę taki, że jest po prostu więcej zadań na Todoiście niż ja uważam, że jest, bo one dublują się z wydarzeniami, ale oba te podejścia dla mnie mają jeden minus niestety. Jak ktoś jest w jednej, powiedzmy na naszym przykładzie, w naszych spółek i chce wystawić ci zaproszenie do kalendarza, to nie wie, jaka jest twoja zajętość tak naprawdę, bo nasza zajętość jest sumą trzech. Ale to nie jest ani wina Todoista, ani wina Outlooka, to jest wina po prostu tego, jak... Ani nasza. Życie, no co zrobić? No fajnie by było dla mnie jednak zrobić jakieś połączenie, może wiecie jak to zrobić, połączenie między kalendarzami. Da się to na pewno zrobić. Tylko, że wtedy byłby bez dubli, bo to nie jest dla mnie rozwiązanie. Ja się z tym akurat borykam, bo to ja muszę sprawdzić, nawet każdy z nas wtedy musi wejść do kalendarza i sprawdzić wszystkie kalendarze,
żeby powiedzieć, kiedy może się spotkać, bo nie da się tego udostępnić. Tak, tak, to prawda. Więc można na przykład taki automat skonfigurować w ten sposób, że jak dostaniesz zaproszenie na jeden z kalendarzy, to masz jeden jakiś centralny, tak? I z tych 4-5 N swoich pojedynczych wrzucasz na ten centralny. Ale to ciągle, jak ktoś pracuje w jednej organizacji z tobą, no to nie widzi całości. No, widzicie, to są problemy pierwszego świata, może jak znacie jakieś rozwiązanie, to jeszcze może Bookings. Nie być, to może nie być problem osób, które podejrzewam, są osoby, które mają jedną skrzynkę, a dużo więcej spotkań i dużo więcej maili wpadających na tę skrzynkę niż my na trzech, powiedzmy. Mhm. No, więc to jest dość specyficzny przykład, ale to jest rzecz, chciałem się podzielić, z którą ja się borykam na co dzień. Mhm. Tu Przemek jeszcze a propos dzielenia się opisuje swój scenariusz, całkiem ciekawe, że ma skrzynkę opartą o 4 foldery, jeden do zrobienia, w nim podział na flagi, zrób natychmiast, zrób później, do przeczytania archiwum. Przemek, gdzie jest czwarty? Ale okej, rozumiem. Ja kiedyś tak próbowałem robić, mi osobiście to nie zadziałało, bo to determinuje, że w Outlooku mam rzeczy do zrobienia, a to po prostu u mnie nie zadziałało. Ale świetnie, jeżeli działa u Ciebie, fantastycznie. Nie zmieniajmy tego, co działa. Kasia jeszcze pyta, czy kalendarz na Teams nam tego nie łączy. Mówimy o tych kalendarzach, które są w Outlooku. Nie łączy. No, nie łączy. Kalendarz Teams. Kalendarz Teams integruje widok z waszego kalendarza, to dla ustalenia uwagi, a pokazuje zdarzenia z kalendarza dokładnie tej skrzynki, w której organizacji, w której działa Teams. Czyli jesteście zalogowani, że jak macie swoją skrzynkę w domenie X, no to Teams w domenie X pokaże kalendarz z domeny X. No to jest po prostu dokładnie to samo, co w Outlooku. Padło jeszcze pytanie wcześniej, więc chcę na nie szybko odpowiedzieć, jak już mówimy o Teamsach, bo powoli zbliżamy się do końca. Już znajdę pytanie. Dotyczyło... Przemek dopisuje, że kosz. Kosz, bardzo ważny punkt. Padło pytanie, jak możemy bezpośrednio maile z Outlooka do Teamsów przekazywać albo na SharePointa. W przypadku SharePointa istniała, natomiast to działa, powiem wprost, kulawo. O tamtej, od inbox, nie próbujcie tego robić. Natomiast chcę powiedzieć, że dosłownie w ostatnich 2 tygodniach pojawił się taki magiczny przycisk w Outlooku, jeżeli korzystacie z Office 365, który nazywa się Share to Teams. I on działa dokładnie, to jest rozwiązanie problemu, o który pytasz. A ja znowu mam kilka organizacji, więc mówi mi, że muszę przełączyć swoje Teamsy na właściwą organizację, ale pozwala ci pokazać, czy wybrać właściwą organizację. Może spróbuję to zrobić, tylko muszę na chwilę ukryć swojego Outlooka, żeby nie pokazać ją za dużo. Zobaczmy, czy możesz napisać do mnie maila? Proszę, mój drogi. Na Akademię? Na InfoWave, poproszę. Teraz... ponieważ moje Teamsy działają teraz w domenie info, no to potrzebuję jakiegoś maila, przy okazji zobaczcie inbox 0, faktycznie 0. I to Share to Teams pozwoli wybrać właściwy zespół i przekazać taką wiadomość do konkretnego kanału. Realizując bardzo konsekwentnie Microsoft w ten sposób, ideę, która no jest bardzo prosta i mam nadzieję, że oczywista, jakby poczta do komunikacji ze światem zewnętrznym, no bo tego nie przeskoczymy, a Teamsy, które i zapewniają na ten kontekst, i dają bezpośredni feedback, są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem do komunikacji wewnątrz organizacji. O, i wtedy wygląda to w ten sposób. Możesz wybrać do jakiego projektu, możesz też to wysłać na czat z konkretną osobą, możesz dopisać jakąś wiadomość, więc powiedzmy, że odbijam i wyślemy to na czat z Łukaszem. Więc można to zrobić. Faktycznie to jest nowa opcja, bardzo świeża, pachnąca nowością, dostępna w tym momencie w pełnej wersji Outlooka. Dobra, zarchiwizujmy sobie maile i mamy 5 minut, to jest dokładnie tyle, ile potrzebujemy, żeby powiedzieć o tym, jak zacząć. Okej, okay, tylko powiem, że nie znalazłem. Nie, zaraz przyjdzie. Szukałem. A, synchronizacji. Tak, tak. Natomiast ta wiadomość na Teamsy zaraz przyjdzie. Bo... A to już mam. Okej. Okay. Jak zacząć? Bo może się to wydawać fajne rozwiązanie, jeżeli startujemy od pustej skrzynki, tak? Dostajemy nowiutką skrzynkę w nowej organizacji, nie wiem, zaczynamy pracę
i faktycznie to aż prosi się, to jest idealny scenariusz do tego, żeby zacząć. Natomiast to zrobić, jak w skrzynce masz 1782 nieprzeczytane maile i to tylko w inboxie, bo jeszcze masz 17 różnych folderów. No, jak to zrobić? To jest dla mnie, wrzucę do szafki, jak z piwnicą. Jak nie masz, no taka prawda, jak masz piwnicę i zastanawiasz się, jakie tam są rzeczy, jak nie korzystałeś z tej piwnicy przez 2 lata, to prawdopodobnie tam są rzeczy, których tak de facto ci nie potrzeba. I ja do tego podchodzę, podszedłem w ten sposób, czyli biorę wszystko, tutaj sobie wyznaczę tydzień lub dwa, czyli wiadomości zostawiam z tego ostatniego tygodnia albo sprzed 2 tygodni, a wszystkie pozostałe wrzucam do archiwum. No umówmy się, jak przez 2 tygodnie albo miesiąc, jeżeli chcecie to wydłużyć, nie zajrzałem do maila i on nadal na coś tam czeka, to nie jest to sprawa pilna i mogę wygrzebać go z archiwum. Tak. To jest odpowiedź też na pytanie Agi, po co jest w takim razie archiwum? Skoro nie chodzi o to, żeby inbox był pusty, to jest tylko konsekwencja tej metody. Archiwum jest po prostu tą częścią skrzynki, gdzie szukamy historii komunikacji ewentualnie. No, ja dla jakichś tam kluczowych projektów mam też dedykowane foldery, żeby łatwiej to znaleźć, więc moim zdaniem po to, żeby łatwiej można było wyszukiwać informacje, a pusty inbox po to, żeby można było w prosty sposób i szybki, efektywny zarządzać nowymi tematami, nowymi wiadomościami. Więc... No mówmy się, że bez archiwum, chcąc znaleźć maila sprzed 2 tygodni czy 3, szukalibyśmy w skrzynce odbiorczej tak samo, więc to archiwum jest po to, żeby raczej tam robić przeszukiwania. Zresztą w Outlooku teraz to pole wyszukaj, ono leci po wszystkich folderach, również w archiwum skrzynce odbiorczej, a wtedy skrzynka odbiorcza, jak już z tego archiwum na bieżąco korzystamy, jest po to, żeby zobaczyć, co jest na tapecie. Tak, kolokwialnie. Tak, więc absolutnie nie jest tak, że mamy jakiś fetysz pustej skrzynki, to nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, żeby efektywniej ogarniać rzeczywistość i tematy, które przez tę pocztę nam wpadają. Bo ja też myślałem kiedyś, że archiwum jest czymś takim, czymś gdzieś, gdzie tam jak... Nie jest jakaś dodatkowa funkcja. W wodnym świecie ten dziadek, co tam tę ropę mieszał i zostawiasz to archiwum i nigdy do niego nie wracasz. Nie, to jest żywa skrzynka tak de facto, tylko to są wiadomości, które... archiwalne są w tym znaczeniu, że wykonaliśmy operacje z nimi związane. Tak, nie wymagają twojej natychmiastowej uwagi. Ale wracając do tego, jak zacząć, jest nawet taki utarty termin, widziałem, że nawet ma swój wpis na Wikipedii, jak e-mail bankruptcy. To jest no, taka ostateczna metoda, gdzie po prostu kontrola i wszystko do archiwum. I to jest na pewno no, dość drastyczne podejście, szczególnie jeżeli tych wiadomości macie dużo, ale to jak ze zdarciem plastra, no zaboli chwilę. To może potrwać też chwilę. Może też chwilę potrwać. Więc warto też wprowadzać te zmiany po kroku, tak, baby steps. No i po prostu eksperymentować, testować. Kończy nam się czas, a mamy jeszcze 2 pytania, więc Maciek pyta o to, kiedy możemy się spodziewać zmian w Outlook Desktop, które są już w Outlook Web. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku, tak przynajmniej Microsoft zapowiadał to. Przy czym ja patrzę na to z przymrużeniem oka, bo jeżeli zmienią się priorytety, coś się posunie, no to już wielokrotnie zdarzało się, że te terminy były przesuwane. Jest generalnie kodowa nazwa, Outlook One zdaje się, tak się ten projekt nazywa, który ma sprawić, że wszystkie wersje Outlooka będą wyglądały dokładnie tak samo. W mojej wersji Outlooka brakuje Share to Teams, jak zaktualizować Outlooka. Jeżeli korzystasz z Office 365, znaczy to zadziała tylko w Outlooku z Office 365, i ten Outlook aktualizuje się automatycznie. Więc jeżeli chcesz, albo to masz żółty pasek update. Taki jak ja mam, update now. O proszę, no tak. Ja takiego dawno nie widziałem. Możesz wymusić aktualizację przechodząc do Office Account i update now. I już zaktualizowałbym też Teamsy swoją drogą. Dobra, słuchajcie. To co? Będziemy do tematu wracać, są jakieś już nagrania, bawimy się trochę konwencją, więc śledźcie nas po prostu na Akademii Aplikacji, zobaczycie, pewnie zobaczycie też na naszym blogu wpisy na Akademii, na nie wiem, kanałach, myślę o YouTubie na przykład, będą pojawiały się filmy. Aha, pewnie to miałeś ułożone bardziej ode mnie. Tak, oczywiście, ale dzięki. Okay, biłem się. Łukasz nagrał pierwszy odcinek takiego krótkiego kursu, nie kursu, złe słowo, cyklu chciałem powiedzieć.
poświęconego Inbox Zero, więc zerknijcie na nasz kanał YouTube'owy. Nie mam ambicji zrobienia kursu. Łukasz chciał to powiedzieć. To przekaz podprogowy był. Tak. Gdybyście chcieli kurs, tudzież dłuższy cykl poświęcony temu tematowi, ponieważ trochę wychodzimy z naszego utartego schematu. Dzisiaj było mniej o technologii, trochę bardziej o takich miękkich rzeczach. Dajcie nam znać, czy takie treści wam się podobają i jakie tematy chcielibyście dalej, żebyśmy przygotowywali. Nasze webinary pozostaną bezpłatne, natomiast nie są darmowe, w tym znaczeniu, że to kosztuje nas sporo pracy, więc jeżeli podobają wam się te treści i oglądacie to na przykład z odtworzenia na naszym YouTube, zostawcie łapkę w górę, zostawcie, zasubskrybujcie nasz kanał, skomentujcie, bardzo chętnie usłyszymy, jak wam się podoba i też dajcie znać, co dalej chcielibyście, żebyśmy robili. My oczywiście swoje propozycje, jakieś pomysły mamy. Zapraszamy też na nasze social media, na Facebooka, LinkedIna, Instagram. Spotkajmy się tam, a powoli pozostaje nam życzyć wam produktywnego dnia. Dzięki, że byliście. Widzę, że nie ma żadnych pytań. Dzięki. Dzięki. Na razie, cześć.